Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, tak po nowemu, powiem wam, 9 lat na YouTubie, a dzisiaj stresa takiego mam, bo pierwszy raz w takiej formie. Idzie, może nie moja odpowiedź, tylko odpowiedź na moje pytanie, bo kilka filmów wcześniej zapytałem was, czy chcecie takiego, to się tutorial nazywa, ogólnie serii filmów o podłączaniu, budowaniu małej fotowoltaiki, dosłownie od małej do troszeczkę większej, na regulatorach, na przetwornicach, jak to spiąć szeregowo, równolegle, baterie LiFePO 4, także chcieliście czegoś takiego i będzie taka seria. Tutaj mam kartkę przygotowaną, co będzie w tej serii. To będzie seria tylko i wyłącznie 12V i ja tak naprawdę będę się uczył, bo ja nie zaczynałem od tego. To jest trudny temat, powiem wam. Nie zaczynałem od tego tematu i teraz wrócę do tego tematu, żeby się nauczyć czegoś tak naprawdę, bo ja się cały czas uczę. Wbrew pozorom, powiem wam, siedzę około tygodnia i składam to wszystko do kupy, żeby jako tako miało sens i już mam taki mędlik w głowie, że już nie wiem, czy to będzie działało, czy to nie będzie działało. Także w teorii niby będzie, ale w praktyce to się okaże, czy coś upalę, czy coś innego się stanie, zobaczymy. Po to są, słuchajcie, te wszystkie tutaj materiały. Tutaj mam listę z 7 różnymi układami instalacji, tylko 12V. Także już jest dosyć ciekawie. Ciekawy jestem, czy to się wszystko uda. Przy okazji dziękuję za kawę, bo z czasem tamtego filmu, około 2 tygodni temu chyba jakoś tak był, uruchomiłem też postaw kawę. Zapytałem was oczywiście, czy chcecie, żeby coś takiego było. Uruchomiłem. Uzbierało się około 350 zł, także już pierwsza inwestycja poszła w mikrofony bezprzewodowe. Te akurat mam pożyczone od Wacka, ale też z BOI zakupiłem, także zrobię film, bo nigdzie o tych mikrofonach, powiem wam, nie ma. Różne sprawdzałem, i AJ, i takie inne drogie, droższe, tańsze, i chyba znalazłem taką wersję w miarę budżetową i zobaczymy, czy dobrze działającą. Ale dobra, do rzeczy, słuchajcie. Czyli tak, będę czytał z kartki i będę wam pokazywał. To będzie, chyba mi się wydaje, najprościej. Pierwszy układ to będzie jeden panel 400W, czyli ten panel 400W. Później wam powiem na przykład, dlaczego ten panel nie może z tym regulatorem współpracować, bo może go spalić, ale to będzie w kolejnych filmach, wam wytłumaczę. Regulator MPPT 50V 390W, to jest właśnie układ 12V, czyli regulator TimeSB 30A będzie do tego, i bateria 12,8V 100Ah, czyli tutaj mamy też TimeSB, LiFePO 4. Ja polecam tylko LiFePO 4 do takich układów, one się najbardziej do tego nadają. I na sam koniec, do odbioru tej całej energii, przetwornica DC-AC, czyli z prądu stałego na prąd przemienny, 2500 W. Też wam wytłumaczę, dlaczego nie warto kupować mniejszej przetwornicy. To będzie w filmach, w których po prostu będziemy się rozwijać z tym tematem. Druga instalacja to będzie dwa razy, a może tak. W pierwszej instalacji panel będzie ustawiony na południe i kąty, jakie chcecie tak naprawdę, bo to wszystko zależy. W zimie najlepiej go postawić w pionie, na jesień na jakieś 70 stopni, a w lecie 40 stopni albo niżej, albo nawet sobie go przestawiać, obracać jednym panelem, nie ma jakiegoś wielkiego problemu. Dobra, druga instalacja to będą już dwa panele. Dalej pod ten sam regulator, tą samą baterię, tą samą przetwornicę, ale już dwoma panelami już będzie problem, bo będą musiały wejść do służby diody. Bo regulator jest do 50V i dwa panele mogłyby go uszkodzić w połączeniu szeregowym, a w połączeniu równoległym nie mogą bez diod pracować. Co wam też będę to pokazywał. Połączenie szeregowe, równolegle paneli, za każdym razem połączenie szeregowe i równoległe baterii, to będzie później przeniesione do każdego układu, tablica będzie inaczej wyglądała. Będziemy cały czas powtarzać, co to jest napięcie, natężenie, z czego wynika moc. Sam się tego będę uczył, mogę parę bubli strzelić, bo ja po żadnych szkołach nie jestem, także dwa panele, ale już w tym układzie muszą być panele w pionie i południowy wschód, południowy zachód.
bo też za duża mocniej może inną regulator. Właśnie będzie tłumaczył, dlaczego nie mogą być w jednym kierunku, dlaczego na bieżąco to będzie tak naprawdę, dlaczego można będzie upalić ten regulator, albo on po prostu tego nie przeżyje. Trzecia opcja to będą trzy panele 400W, dalej pod ten sam regulator 30A i dalej ten sam układ zrobiony. Tylko jak to można, jeśli jeden już jest max tak naprawdę, dwa niemożliwe, ale jednak w klin, a trzy panele zrobimy tak, że ustawimy trzy panele po prostu na wschód, południe, zachód. I te panele, ja jestem ciekaw, jak regulator na to za wszystko zareaguje. No i oczywiście też wtedy muszą do paneli dojść diody, wtedy będą trzy diody, dlatego są takie rozdzielacze duże kupione, żeby na każdą opcję to po prostu pasowało. I to było tak, czwarta, tak? Trzecia. Dobrze mówię, czy źle? A nie, trzecia. Czwarta opcja to będzie tak samo. Trzy panele, ale dwa panele 400W, a jeden 455W. 435W. To są dwa różne, zupełnie różne panele. Jeden i drugi. Mimo tego, że ten ma większą moc, jest bardziej bezpieczny jak tamten, który ma mniejszą moc. Ten ma 435W, ten ma 400W. I jest groźniejszy od tego, dlatego że tu jest większy prąd, tu jest mniejszy prąd, za to tu jest mniejszy amperaż, tu jest większy amperaż. Amperaż, przepraszam, bo ja będę mówił tak jak ludzie, natężenie prądu, no ale amper. I właśnie, czy różnoprądowe i różnoamperowe te panele, to chyba najbardziej będą ludzie rozumieć. Piszcie w komentarzach, jakie słownictwo, bo ja i tak będę mówił czasem swoimi skrótami, takie mam przyzwyczajenia i będę się próbował powtarzać do tego, poprawiać, no ale czasem pójdzie. I czy właśnie różne mogą być spięte nie w jeden string, tylko równolegle. Jak to będzie reagowało? Sam jestem ciekaw, bo wiele jest tez, wielu ludzi mówi tak, siak albo inaczej, ale powiem wam, no tak naprawdę ciężko z tymi filmami troszeczkę, bardzo mało instalacji jest na diodach, a jak są, to nikt tego nie pokazuje. Dobra, jedziemy dalej. Piąty układ, czyli tak naprawdę druga seria. I mamy tak, dwa panele, 435W peak. Te będą dwa panele, ale podpięte już pod regulator MPPT 60A. A on ma 150V, także to jest bardzo fajny regulator, bo ten regulator od Time'a z Bio obsługuje nam 12-24V, a ten od Litime'a obsługuje nam 12, 24, 36 i 48V. Także tutaj jest już bardzo duży potencjał i nawet maksymalnie, tylko muszę posłuchać, jakąś kartkę na niego nakleję, maksymalnie można pod niego podłączyć, powiem wam, 3200W. To jest do sprawdzenia wszystko tak naprawdę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I do tego już układu dwie baterie, 12,8V 100 Ah. I w układach też, już jak będą dwa panele, też dwie baterie. Według mnie 12V 200 Ah to jest taki minimum, bo mamy te 2,5 kWh wtedy, żeby jako tako to po prostu działało, czyli regulator, znaczy, no widzicie, to nie jest takie proste właśnie, żeby to wszystko przedstawić i żeby to fajnie wyszło. Jeszcze raz, szósta wersja, tak, nie, piąta wersja, dwa panele, 435W, regulator już 60A, dwie baterie, 12,8V 100 Ah i przetwornica już tutaj, znaczy nie, przetwornica dalej ta sama, ja się mieszam, 2500W w tym układzie. Później dajemy dwa razy po dwa panele, czyli dajemy dwa panele na południowy wschód i dwa na południowy zachód. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Wtedy trzeba użyć oczywiście diod i rozdzielacza. I siódma opcja to jest już dwa panele na wschód, dwa na południe, dwa na zachód. Już będę musiał jakąś przyczepkę sobie tu przytargać, żeby je po prostu poopierać, bo nie mam fizycznej możliwości, żeby budować. To też nie ma sensu, żeby budować jakieś takie, nie wiem, skrzynie, bo po dwa panele też na palecie ja tam założę i czymś obciążę i będzie ok, nie? Ale coś większego, no to już ja mam taką przyczepkę, przeciągnę tą przyczepkę, postawię i będzie, nie? To chodzi tylko o opcję
składania, no oczywiście diody. No i w tym układzie zobaczymy, jak się sprawdzi układ właśnie wcześniejszy, czyli 2 400, 1 435. To później damy 4 400, bo tych akurat mam paneli 8, brakuje mi 9, żeby zrobić właśnie takie potrójne, albo z tych zobaczę jeszcze, no jak to prądowo i 2T, bo te mam 3, tych mam chyba 9. Także 9 albo 8, nie pamiętam, chyba 8. Także no, działam na tym, co mam tak naprawdę. No i tak, no i tyle. Co mogę więcej powiedzieć? Słuchajcie, każdy film będzie zaznaczony w rogu płatna promocja, bo jakby nie Lee Time, Vevor, Time Must Be, to by tego wszystkiego tutaj nie było. Tych baterii jest więcej, ogólnie ci, co znają mój kanał, wiedzą, że tego jest o wiele więcej. Także te wszystkie produkty będą oczywiście linki dodane w tym w opisie filmu. O resztę tych różnych produktów, jak chcecie, pytajcie, czy wam też umieszczać linki, bo to jest temat tak naprawdę Allegro, zabezpieczeń. Zabezpieczenia mamy właśnie tutaj też, o temat będzie zabezpieczeń DC, czy 10, czy 16, czy 20 amper. Tutaj są właśnie trzy różne, można to będzie przekładać, kombinować, czy wywali takie, czy wywali inne. Bezpieczniki tutaj na wyjście z regulatora, busbary, czyli zabezpieczenie pomiędzy baterią a przetwornicą. No i też połączenie tego wszystkiego, bo jak wiecie, no jedna bateria to jest mało, taka 100 amperogodzin. Możemy tutaj założyć 4 baterie, bezpieczniki sobie możemy założyć 160, jakie nam pasuje. I tutaj mamy wszystko gotowe, bo dzisiaj nie trzeba, tylko tam sobie założę regulatorek, jakieś tam pierdółki. Wierzcie mi, apetyt wyrośnie w miarę jedzenia i to się tylko będzie rozrastać. Ta choroba postępuje nieubłaganie i nie ma jej końca. A my to nazywamy watowica, także ja też zaczynałem od jednej rzeczy. Po 9 latach już praktycznie elektrycznie wszystko u mnie jest. Samochody, rowery, gaz mi ziemny jeszcze w domu został. No został jest, bo to jest też alternatywne źródło energii. Tak to praktycznie wszystko jest w domu na prąd i bardzo fajnie to sobie działa. Także no chyba tyle, słuchajcie. Nie wiem, czy to się nagrywa, czy nie nagrywa. To jest właśnie najgorsze. Muszę jakieś chyba jeszcze z tyłu operatora, żeby obserwował. Bo jak mi zatnie film, to będę musiał wszystko od nowa powtarzać. A no, kurde. Jednak ciężki temat troszeczkę, powiem wam. No jednak druga osoba pewnie będzie potrzebna. Także słuchajcie. W opisie filmu będą linki do produktów. W komentarzach pytajcie, co chcecie, także ja się staram zawsze odpowiedzieć. Jak to mówię, lajki, kawy i subskrypcje wedle woli. Tyle. Myślę, mi się wydaje, że chyba wszystko przedstawiłem, co mogłem przedstawić. Powiem wam, no tak trochę głupio, nie? Znaczy nie, no. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw tak naprawdę. Jak na razie jest podłączony tak na sztukę, bo się bawiłem tym regulatorem. To nawet panel, zobaczcie, który... musiałbym teraz podejść tak naprawdę. No to z drugiej strony, czego nie? Już polecimy. A, jeszcze się nagrywa, także całe szczęście. Panel, który jest obrócony tyłem do słońca, że tak powiem. Widać, oj, zobaczcie. 0,3 ampera jednak generuje nawet taki panelek. Tu taki jest, tylko to jest bardzo prosty regulator. Temat przeklikiwania tak naprawdę. Bateria 13,3 V. Z automatu jest nawet bateria ustawiona. Ustawia się tylko lifę po 4 i sam jestem ciekaw, do jakich napięć ładuje, ale to muszę sobie posprawdzać. SOC baterii nam pokazuje. Temperatura. Tu jest ustawienie właśnie LI1, czyli 12 V lifę po 4. No na lat nam nic nie wychodzi. I no, woltaż panela, woltaż, widzicie, zobaczcie, woltaż, napięcie, ja mam cały czas woltaż, napięcie to są wolty, natężenie ampery, moc jest wyrażana w watach, układy szeregowo, równolegle, jak spinamy panele, ile amper, ile volt wtedy mamy i tak samo przy temacie baterii, spięcia szeregowe, równolegle, szeregowo, równoległe, właśnie układy 12-24, kiedy wychodzi pojemność, kiedy wychodzi nam większe napięcie,
się muszę tego nauczyć teraz od nowa wszystkiego. No i tyle, no i zobaczcie, coś się dzieje, nie? Przetwornica też działa. Tą przetwornicę, powiem wam, polecam, przez to, że, albo każdą przetwornicę polecam, może inaczej, 170 amper przez godzinę wytrzymała, potopiło na izolację, bo ją ostatnio rozbierałem, ale przez to ją polecam, że ma wyświetlacz i ma wyjście USB też tutaj już tak do ładowania, także to jest bardzo fajny temat. 13,4V nam pokazuje, hercy, pełny sinus, to jest też bardzo ważne. No i tutaj nam wyjście, a to będziemy się później bawić. A ten kombajn to jest w ogóle już kombajn na 102, tym się pobawimy. Później diody, no i chyba wszystko, słuchajcie. Mi się wydaje, że słuchajcie, wszystko. Także nowość. Robi chyba robotę, sami powiedzcie. Bo to trochę dla mnie, ale więcej dla was. Jednak ja to wiem, tak mi się wydaje, że to wiem, ale jak wyszedłem z tej mojej bańki tutaj, z tych wszystkich eksperymentów, tak bardziej do ludzi, to się okazało, że mało jest wiedzy w tym temacie. Gdzieś zginęły te instalacje 12-24, te małe, na przetwornicach, na regulatorach. Wszystko już jest w temacie 48 i falownik i te sprawy. A te instalacje są lubiane przez tych ludzi, którzy mają działki off-gridy albo troszeczkę lubią się przy tym bawić. Bo tu jest taki najważniejszy plus, że ta instalacja nie bierze praktycznie nic na swoje potrzeby, a każdy falownik hybrydowy potrafi, jak nie ma słońca, rozładować całą instalację. Tutaj wyłączacie, wychodzicie i tyle, i zapominacie. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się i lecimy z tematem dalej.